Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Jesteśmy na Wała Chrobrego w Szczecinie. No i proszę Państwa, no, włączyłem kamerę i się zatrzymałem, bo tu jest Aleja Żeglarzy. O, proszę bardzo, tak oznakowana. Stoją dwa, jeden pchacz stoi, Daria i jeszcze jeden. I to, proszę Państwa, co my tu mamy jeszcze? Tu mamy łódź Zbyczka szczecińskiego żeglarza, kupca i korsarza. Który? 13 wiek. No, to znaczy korsarz był też w Szczecinie, jak widać, nie tylko Kaprzy Gdańsk. No, tak to było. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Spod monumentu korsarza szczecińskiego Zbyszka. Dziękuję. Wchodzę pod most. A pod mostem jest tak. Jak to widać, tutaj są oznakowane szlaki wodne. Tu trochę ciekło chyba, bo to taki brudny most. Pod mostem, no nie ma bezdomnych w Szczecinie, jak widać. Można przejść swobodnie. Chyba że później się zjawią. No i tutaj mamy, proszę Państwa. O, jesteśmy po drugiej stronie mostu. Właśnie tramwaj przejechał. No most jest nitowany, jak widać pod spodem. I takie ma wieżyczki. Z tej strony tor wodny oznakowany. Tam jest drugi most, tak jak mówili. Bo ten most był później dobudowany, tamten był pierwszy. Także są dwa mosty przez Wisłę na drugą stronę. No tam stoi barka Szczecin. Ma też barki o łodzie. No jakieś tam Nowy Holandia. No tak wygląda ją Wały Chrobrego. No, pozdrawiam. Ze Szczecina jeszcze. Czerwony korsarz, 1 marca 2017 roku. Ahoj.